Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny program Bliżej Boga. Jesteśmy na terenie parafii Rachowice w kościele w Sierakowicach na trasie, która wiedzie z Gliwic w kierunku na Kędzierzyn-Koźle. Ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz Jerzy Pudełko. Bardzo mi miło, bo rzeczywiście to miejsce no samo w sobie już jest bliżej Boga. Każdy kościół ma w sobie ten charakter, że to on do Boga prowadzi i właściwie to jest dom Boży. Ale ten dom Boży jest szczególny. Księże Jerzy może przybliżyć tutaj widzą właśnie no to miejsce, charakter tego miejsca, no cudowność tego miejsca. Nie wiem, jakich słów tutaj użyć. I nie wiem, jakbym się bardzo mocno starał, to księże i tak nie dam rady, bo to jest opowiadanie co najmniej na półtorej do dwóch godzin. No ale spróbujemy chociażby kilkoma zdaniami zainteresować widzów właśnie pięknem tego naszego kościoła. Kościół ten, w którym teraz obecnie stoimy, został wybudowany w roku 1675. Jest to kościół, który już powstał na poprzednim jakimś kościele. Natomiast w dokumentach wizytacyjnych we Wrocławiu możemy odnaleźć już taką notatkę, że w 1680 roku cały kościół był już pięknie, kolorowo wymalowany. A więc jest to takie potwierdzenie, że właściwie w krótkim czasie, bo 5 lat, to zostało tutaj wszystko tak pięknie już pomalowane czy ozdobione. Jesteśmy tu w takim kościele, o nim kiedyś rozmawiałem ze znawcą, także malarstwa. Powiedział mi, to jest taki przepiękny, biblijny komiks. To właśnie, jak nazywamy w teologii, to jest tak zwana Biblia Pauperum. Oczywiście słowo może obce dla słuchacza, dla widza, ale to tak można powiedzieć. Tak, piękny, jest biblijny komiks w pozytywnym i bardzo takim, no rzeczywiście tutaj odpowiedzialnym słowa tego znaczenia. Właśnie do tego słowa pauperum jest to, można powiedzieć innymi słowy, Biblia ubogich. Tych ludzi, którzy nie znali Pisma, którzy patrząc na piękne obrazy uczyli się Biblii, uczyli się wiary, po prostu obcowali z nią na co dzień, nie jako tako z książką, bo to było niemożliwe dla tych ludzi, ale właśnie przez ten piękny przekaz w formie obrazów. Znajdujemy się w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Ona tutaj jest ukazana kilka razy. Widzimy ją tutaj w obrazie, w głównym ołtarzu. Później na samym szczycie jako figura jest umieszczona ze złotym mieczem, bo to jest jeden z jej drugich atrybutów śmierci. Później po raz trzeci jest ukazana tutaj w bocznym ołtarzu. Jest to też piękna rzeźba. No i później po raz czwarty najpiękniej ukazana jest tam w jednym z malowideł. Widzimy tam świętą Katarzynę, która stoi przy tym wyłamanym kole, trzyma w dłoni miecz, a w drugiej dłoni, co jest bardzo ciekawe, to się rzadko zdarza, trzyma kaganek, trzyma lampę. Święta Katarzyna Aleksandryjska była osobą niesamowicie wykształconą. Była bardzo mądrą kobietą, a ojciec jej był bogatym poganinem, urzędnikiem. No niestety tak się historia złożyła, że chciał ją wydać za jednego z również pogan, ale ona miała już tak doskonale, powiedzmy, ułożony swój światopogląd, o ile tak możemy mówić w tych czasach, że mówi ojcu, że ona już ma swojego oblubieńca. I rzeczywiście tam na tym obrazie widzimy, jak ten oblubieniec Jezus, i tam nad tym Jezusem widzimy łaciński napis, że jest to właśnie oblubieniec, sponsus, który nie idzie, który wręcz w kierunku Katarzyny biegnie. I tutaj ta lampa ma symbolizować, ona wiedziała, co wybiera. Ona jest mądra. W historii o świętej Katarzynie nawet w jednym z miejsc przeczytałem, że ojciec nawet kilku uczonych
przesłał do nich, żeby ją po prostu nawrócili. A skutek był taki, że oni się nawrócili na spotkaniu ze świętą Katarzyną. Jakbyśmy to określili, miała mniej więcej wykształcenie na poziomie dzisiejszym, no doktor filozofii co najmniej. Tak byśmy mogli, tutaj o Katarzynie można by jeszcze wiele mówić, no ale musimy się streścić w tych paru minutach. Popatrzmy może więcej teraz na same już malowidła, obrazy. Przy samym ołtarzu do góry widzimy Mojżesza, który stoi z dwoma tablicami świadectwa. Naprzeciwko niego jest jego brat, starotestamentalny kapłan Aaron. Natomiast za ołtarzem widzimy, bo mamy tutaj wielu królów, tam za ołtarzem jest król Dawid z harfą namalowany. A zresztą ci wszyscy królowie, bo tutaj jak popatrzymy w prezbiterium do góry mamy króla Stefana Świętego, tutaj mamy również świętego Leopolda Austriackiego, tam mamy świętego Ludwika, króla francuskiego oraz w tym kierunku widzimy tutaj naszego królewicza i podpis jest Kazimirius, czyli święty Kazimierz, nasz też święty królewicz. Czyli sami królowie, a dopełnieniem tego wszystkiego jest na samym, bym powiedział, no szczycie, na samym szczycie widzimy Jezusa, który stoi na sercu. To serce jest ukoronowane, na tle tego serca jest korona, IHS. I Jezus stoi i oparty o krzyż, jako triumfujący już po zmartwychwstaniu. I można powiedzieć, to jest król serc ludzkich, czyli król królów wszystkich. Ale co ciekawe jest, jeżeli tak dokładnie się przypatrzymy tej postaci Pana Jezusa zmartwychwstałego, proszę zauważyć, on w twarzy nie ma brody. To jest teologiczny przekaz, bo wiemy o tym, że po zmartwychwstaniu nie ma ani pojęcia czasu, nie ma upływu czasu, czyli krótko mówiąc, jest zawsze radość. No a radość kojarzy się z młodością. No młody człowiek nie ma innych większych problemów. Nie ma jeszcze zarostu. Tak, jest, rodzice dbają o niego, a on sobie może się rozwijać, może się bawić. I to jest właśnie ten symbol radości codziennie. I taka radość to jest symbol tej radości wiecznej. Taki prosty sposób artysta to tak przedstawia, tej nieprzemijalności czasu po śmierci. Popatrzymy teraz na obrazy z strony prawej i lewej głównego ołtarza. To jest bardzo ciekawy obraz. Tutaj widzimy Pana Jezusa, który jest u swojego przyjaciela Łazarza, a obok widzimy Marię, która klęczy, słucha Pana Jezusa i Marta z tym słynnym zdaniem, powiedz jej, żeby mi pomogła. My tak często może do tej Marty podchodzimy tak różnie, ale Pan Jezus właściwie Martę nie skrytykował za mocno, tylko powiedział, Marto, stara się o wiele, tak jak my, staramy się o wiele, ale w tym staraniu się o wiele nie zapomnij o tym, co jest najważniejsze, czyli krótko mówiąc, o swoim życiu, tym życiu po życiu. Oczywiście, żeby to, co tutaj no, jest ważne, nie zostało przygaszone, co jest najważniejsze. Tak jest. Tak. Czyli żeby ta nasza gonitwa codzienna nie zakryła tego, jak to ksiądz powiedział, najważniejszego. Ale proszę zauważyć, tam jest taka bardzo ciekawa, bym powiedział, w tym obrazie widzimy taką ciekawą scenę, a właściwie nie scenę, tylko dwa okna do góry. I one są niesamowicie wysoko. Nikt z nas w domu nie ma okien na wysokości 2-2,5 metra. Po prostu tak nie mieszkamy. Autor, kiedy to malował, proszę zauważyć, tutaj z boku w prezbiterium, on wziął te dwa okna tutaj z prezbiterium, on je tam umieścił. To było takie przeniesienie. On tam był, tam się dobrze czuł, tam był w domu. Tutaj jest jego dom. On jest blisko nas. Czyli przenosimy tę rzeczywistość domu Marty, Marii, Łazarza tutaj do naszego kościoła. Krótko mówiąc, jesteśmy tu u siebie w domu. Z drugiej strony mamy słynny też taki ten obraz, jak Pan Jezus poszedł w odwiedziny do celnika Szymona i ta
ta słynna scena, o której nie będziemy za dużo już mówić, tej kobiety, która łzami swymi obmywa jego nogi i włosami swymi wyciera. Bardzo ciekawe i bardzo, bym powiedział, to mnie zachwyca, te dwa obrazy na dole. To są obrazy z Apokalipsy. Po prawej stronie widzimy. Boga nigdy nikt nie widział, jest duchem. Dlatego popatrzcie, drodzy Państwo, Bóg nie jest namalowany. Symbolem obecności Boga jest anioł, on jest jego wysłannikiem, samą twarz anioła. A całą postać to jest właściwie tylko chmura czy para, niby jest, proszę ją spróbować dotknąć. Jej nie ma. Mhm. I później widzimy taki, z dołu widzimy takie dwa, nie wiem jak to nazwać, filary czy... I pod każdym filarem widzimy stopę ludzką. Tu po prawej opiera się o ziemię i tam z drugiej strony, trochę głębiej, widzimy ta druga stopa opiera się o morze. Czyli można tu krótko powiedzieć, Pan wszelkiego stworzenia, Pan kosmosu. I widzimy Jana klęczącego przed nim w tej wizji apokaliptycznej i jak mu przekazuje tą książkę, weź ją i spożyj ją. I teraz, kiedy ją spożył, stała się w jego ustach słodka jak miód. I w tej wizji widzimy dalszy ciąg na następnym obrazie. Widzimy leżącego Jana i widziałem go, jak czytamy w Apokalipsie, jak z jego oczu błyskały promienie i z rąk jego również wychodzą jakieś, tam bym powiedział, prawie że błyskawice. Leżałem, a on się przechadzał między świecznikami, a słowo było jego ostre jak miecz obosieczny. I ten miecz wychodzi z ust Jezusa w tej wizji Jana leżącego przed nim w wizji apokaliptycznej. To jest tylko taka mała próbka, bo proszę zauważyć, myśmy dopiero zaczęli opowiadać w takim telegraficznym skrócie na temat czterech małych obrazów. Ile w ogóle tutaj mamy tych scen biblijnych i nie tylko, bo to może też jako taka informacja, że to rzeczywiście jest wielkie bogactwo. Tak, tych obrazów i właściwie wszystkie są, chyba może w 80% to są obrazy biblijne. Dlatego nazwałem ten album, który wydałem, nazwałem go Biblia Pauperum na Śląsku. Ich jest tutaj 97 obrazów. W samym prezbiterium mamy chyba 30 obrazów, bo to nie tylko tutaj, ale tutaj z tej strony, gdzie lud Boży, który siedzi tam w ławeczkach, patrząc w moim kierunku, nie widzi tego, ale ja przy ołtarzu, gdybym podniósł wzrok, nad sobą widzę przepiękny tron cnót, też bardzo rzadko spotykany. Tam mamy i te cztery cnoty kardynalne, i cnoty boskie. Zresztą każda jest w sposób artystyczny pięknie przedstawiona. Niżej natomiast widzimy po raz pierwszy, bym powiedział, grób nie pokazany z boku, jak to się zawsze pokazuje, ale bym powiedział amfas z przodu. I widzimy z prawej strony, tak jak to czytamy w Ewangelii, przybył pierwszy uczeń do grobu i widzimy, że rzeczywiście nie ma brody, a więc Jan. A z drugiej strony widzimy Piotra, który dobiega. I proszę zauważyć, przy Piotrze tam od razu są na takiej, są zaraz symbole również męki pańskiej. Tam jest ten słup biczowania, tam mamy jeszcze symbole męki, a na samym słupie, żeby zaznaczyć, że to jest Piotr, jeszcze widzimy do góry koguta. Natomiast z prawej strony widzimy kolejne, mamy jeszcze krzyże, no i oczywiście drabina, chyzop i wszystkie te dodatkowe, bym powiedział w cudzysłowie, narzędzia tortur czy męki Pana Jezusa. W perspektywie gdzieś tam w głębi Golgota, tak, z krzyżami, tak, jeszcze. Zresztą właśnie cały Kościół jest naprawdę przemyślany teologicznie. Jeżeli stajemy w środku Kościoła, bo nie wiem, czy widzowie wiedzą, my znamy stację Drogi Krzyżowej, to jest piękne, odmawiamy, ale zostały one, bym powiedział, zatwierdzone jako 14 stacji dopiero w roku gdzieś koło 1800. Przedtem mieliśmy tylko tak zwane obrazy pasyjne.
I te obrazy pasyjne tutaj mamy namalowane, na tej emporze chórowej. Tam widzimy Jezus rzucony do Cedronu, przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed królem Herodem i później na końcu ostatnia scena, Pan Jezus już ubiczowany, czy już będący w więzieniu. To są obrazy pasyjne. I kiedy się odwrócimy, byśmy zrobili tak zwany w tył zwrot, widzimy przed sobą krzyż, czyli Golgota. Tam jeszcze, oczywiście, tu jeszcze były trzy dodatkowe rzeźby. No niestety, jak tutaj przyszedłem po pół roku, jak tutaj byłem, to niestety zostało wszystko powycinane. Tutaj było strasznie i zostały te trzy rzeźby zostały ukradzione. I dlatego ja ubolewam nad tym, że ten kościół musi być zamknięty. No ale cóż zrobić? Tutaj widzimy taką piękną figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, jeszcze nieodnowioną, bardzo starą, swego czasu. Specyficzną, bo to też trzeba by było powiedzieć, bo my znamy rzeczywiście z kościołów Chrystusa Zmartwychwstałego, ale w koronie i tak charakterystycznie przedstawiony. No praktycznie można powiedzieć jako król. Jako król. I proszę sobie wyobrazić, myśmy wyszli na cmentarz, wracając niespodziewanie szybciej do kościoła, to ta figura już była w torbie, leżała tam przy wyjściu. No to rzeczywiście są straszne, ale no niestety współczesne nasze niebezpieczeństwa. Choć myślę, to też jest ważna informacja dla widzów, że ten kościół jest czynny, liturgicznie tak. Czynny. Tutaj są msze święte w niedzielę, nabożeństwa. Może powiedzmy, bo to też jest jakaś forma zaproszenia, udostępnienia wtedy tego miejsca bardzo tak naturalnie. Chyba że można tutaj poprosić proboszcza, który rezyduje w Rachowicach, bo parafią są Rachowice, i wtedy indywidualnie dla jakiejś większej grupy można też się umówić, żeby tutaj to dzieło, to miejsce, no ciągle mówmy, tak bardzo, bardzo zbliżające nas do Boga w tych wszystkich prawdach ewangelicznych, obejrzeć i tutaj to przeżyć. W niedzielę msze święte są każdą o godzinie? Niedzielę o 9:30, o 9:30 i co drugą niedzielę o 3:30 nabożeństwa. Chociaż zaznaczyć muszę, że niekiedy są jakieś wyjątki, a to już są związane z życiem duszpasterskim, z pracą duszpasterską. Że jakaś msza święta zamawiana jest się na COVID, oczywiście. Musi być przesunięta. Z racji na przykład odpustu, to powiedzmy tutaj wtedy jest o 11:00, w innych kościołach, to jest po prostu przemieniane i ludzie są do tego przyzwyczajeni jak najbardziej, no bo to jest dla dobra wiernych. Oczywiście, ale to jest też bardzo ważne, że taka informacja jest. To jest czynny liturgicznie kościół, to miejsce, to nie jest żadne muzeum. To jest miejsce, w którym rzeczywiście parafianie się gromadzą, szczególnie tutaj z Sierakowic, i mają okazję, by uczestniczyć w mszy świętej, w nabożeństwach, a także ci, którzy jako goście przybywają, również mogą tutaj w tym miejscu się modlić. Praktycznie każdy dzień tu jest tutaj msza święta, za wyjątkiem wtorku, bo w poniedziałek mamy rano, później środa, czwartek, piątek i sobota są msze święte po południu. Także wieczorami, no to też jest związane z czasem, czy to jest czas letni, czy zimowy, to wtedy to jest przesunięte o 1 godzinę. 5:30 w czasie tym letnim, 5:30 w czasie zimowym, no bo później tu skończę msze święto 5:30 w zimie, a później wracamy na 5:30 do Rachowic. No niestety mamy 3 kościoły do obsługi. Drodzy Państwo, widzimy, że rzeczywiście tutaj ksiądz Jerzy potrafi i na pewno jest o czym też opowiedzieć i mówić. No mnie nie zostaje nic więcej, jak tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Krótkie, ale niech to będzie zachęta, że tutaj to miejsce koniecznie trzeba odwiedzić, koniecznie tutaj trzeba się zagłębić w modlitwie. Rozważając to wszystko, no prawie by się chciało powiedzieć, że adorując te wszystkie właśnie sceny, wiemy, Najświętszy Sakrament najważniejszy, ale to wszystko do Najświętszego Sakramentu przybliża do Chrystusa, do Boga. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze księdzu Jerzemu, księdzu proboszczowi za umożliwienie tutaj też tego spotkania. No i zapraszam serdecznie i gorąco do Sierakowic, do kościoła
pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, parafia Rachowice. Szczęść Boże, gorąco serdecznie zapraszam i raz jeszcze Bóg zapłać. Bóg zapłać, zapraszam.